W dniu dzisiejszym został zlikwidowany Urząd Morski w Słupsku. Ta szkodliwa, niebezpieczna decyzja i zła dla naszego regionu została podjęta przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jeszcze w poniedziałek miałem nadzieję, że uda się to wszystko odwrócić. Rozmawiałem z panią minister Emilewicz, która obiecała, że podejmie w tej sprawie interwencję i inicjatywę, że będzie rozmawiała z odpowiednimi ministrami, z panem premierem. Na nasze pisma, na moje pisma, do premiera, do ministra, nawet do prezydenta nie otrzymuję ja ani nikt żadnej odpowiedzi. To lekceważenie ludzi, to niszczenie tego, co przez 60 ponad lat zostało zrobione pozytywnego w Urzędzie Morskim w Słupsku. Urząd, który opiekował się ponad 170 kilometrami polskiego wybrzeża, został podzielony pomiędzy dwa urzędy w Gdyni i w Szczecinie. Ale dzisiaj, do tej pory, nikt z pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku nie rozmawiał, nie mówił, jak mają pracować, co mają robić. Sprzęt został tak rozparcelowany, że pracownicy, którzy na nim dysponowali, przeszli albo do jednego, albo do drugiego urzędu i zostali pozbawieni na przykład środków transportowych. Po co to zrobiono? W sytuacji jeszcze, gdy mamy pandemię wirusa szkodliwego, niebezpiecznego dla naszego zdrowia, gdy ludzie i pracownicy nie mogą normalnie pracować. Tej złej decyzji także towarzyszy zaniechanie inwestycji pod nazwą rozbudowa i modernizacja portu w Ustce. Przez 4 lata nie zrobiono nic, a w ostatnich dniach podjęto decyzję, która praktycznie uniemożliwia dalszą realizację tego projektu. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej nie potrafi budować, nie potrafi tworzyć nowych ważnych rzeczy w gospodarce morskiej. Potrafi tylko niszczyć. Gdzie port morski w Ustce? Gdzie jego modernizacja? Jedyne, co wam wyszło, to likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku i doprowadzenie do tego, że pracownicy tego urzędu mają poczucie, że to wszystko, co robili do tej pory, nie ma żadnej wartości. Nie robi się czegoś takiego. To krzywdząca, zła decyzja i złe działania w obszarze gospodarki morskiej.